Halo, witam widzowie, kolejny odcinek Wiedźmin 3 Dziki Gon. Kontynuujemy sobie naszą historię i przygodę z naszym ukochanym Gerwardem, rzeźnikiem z Blaviken. On ma jeszcze kilka tytułów, ale zapomniałem jakich. Bo te tytuły dopiero zdobędzie? No nie wiem, wiem, czy będzie misja coś z tymi tytułami, ale to jeszcze daleko przed nami, bo w krainie tu są. W krainie... i winem płynącej? Nie wiem. Dobra, w każdym razie słuchajcie, w poprzednim odcinku, mam nadzieję, że pamiętacie, wyszliśmy ze skinny, pograliśmy gwinta, wygraliśmy w tego gwinta, ulepszyliśmy ekwipunek. Ja właściwie udałem się do góry, czyszcząc przy okazji różne zapytajniki, jakie tutaj były, i natknąłem się na Aleję Wisielców. Jakiś wykrzyknik z nowym zadaniem, nie do końca wiemy, co to jest zadanie, bo musimy podejść tutaj i odbyć interakcję, żeby pokazał nam się opis zadania. Na razie widzimy, że coś kopią, a ja bym jeszcze przeczytał z ciekawostki na samym początku, czym jest właściwie ta Aleja Wisielców. Wzdłuż drogi zawiesi wieśniacy, którzy sprzeciwiali się nowej władzy lub też mieli pecha natknąć się na jeden z band rozbójniczych, które chętnie wystrajały, ale jednowymi wisielcami. Wy możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, suba, wpaść na Discorda, Twitcha i mój drugi kanał vlogowy, tam macie link, macie po prostu w opisie, a tam macie dodatkowy content. Co wam zrobił ten człowiek? Ten? Nic. Do wsi jeno zaszedł sygnet na chleba wymienić. Ale u nas jadła nie ma. Przez czarnych. Stratowali pola, zrabowali spichrze, spalili sady. No to zamiast chleba dostanie pętle. Ludzie, czy wy nie słuchacie? Ja tej wojny nie chciałem. Uciekłem, żeby wrócić do domu, do żony i dziecka. Weźcie wszystko, co mam, ale życie darujcie. No to jest ciężka decyzja, bo jeżeli powiem puśćcie go, to pewnie wdamy się niestety w konflikt, w którym ci wieśniacy zginą. Z drugiej strony rozumiem wieśniaków. Kurczę, ciężko. No nie wiem w sumie. No puśćcie go. Puśćcie go. I co, może jeszcze mu dać prowiant na drogę? Konia przysposobić. Czarni nam nie okazali litości. To i od nas jej nie zaznają. Kurde, no proszę cię, wariacie. Nie no, nie mogę jakby. Rozumiem też ich, ale też do dziecka, że tego, no nikt nie chciał tu wojny. Kurwa, słuchaj. Próbowałem po dobroci, to teraz spróbuję siłą. Słuchaj, wariacie, no kurwa, chujowo szczerze. Samosąd, czy się zadanie, no ja tak szczerze mówiąc, mogę, aha, nie mogę, no nie mogę blokować, kurwa, pięścią tego. Przecież miecza. Dobra, Artem, i może im nakopiemy, kurwa, tego, pięściami. Nie wiem, czy wtedy się zaliczy, że ich zabije, czy... Znaczy, na pewno moje sumienie będzie lżejsze. Dobra, no oni mają, kurwa, motyki, ty. Kupujemy go Ardem. Może Axie? Będzie lepiej w sumie. Axie. Kurwa, Gerwart. Axie. Ciach. Pa. Kurwa, no ten ma miecz już. Chłopy. A może pięścią się... Kurwa, dobra. Zabawa się skończyła. Było fajnie tego. Pogadali, pobawili się. Elegancko, kurwa. Ale jak ty się na mnie z widłami rzucasz, to już kończymy zabawę. Widzieli, że przez pięści bije, to mogli odpuścić. Dobra. Jeden rozjebany. Unik. Quen, dwa razy. Jednego może oszczędzimy, a może zrobimy... O, wiem co zrobimy w sumie. Czy... O kurwa, no przypadkiem zginął. Jest jak jest. Może walniemy mu ciosa i jak będzie miał mało HP... O, to teraz już nie bijemy, schowamy miecz. OP, taktyka. Mówię wam. Sumienie będzie czystsze. I pach, i z pięści. Przeszła ci ochota? I cyk. Cyk, cyk, cyk. Chociaż ja wiem, że to jakby nic nie da, bo... Zadanie jest zadaniem.
Ale może bardziej lorowo, może trochę zroleplayowaliśmy to. Dziękuję! Gdyby nie ty... Gdyby nie ja, zginąłby tylko jeden człowiek. Naprawdę jedziesz do żony? Tak! Tuż przed wojną urodziło nam się dziecko. Dziewczynka. Dałem jej na imię Beatrice, po babce. Czemu mi pomogłeś? No to było mniejsze zło? Bo to było mniejsze zło. Chyba, no. Idź już. I trzymaj się lepiej z dala od wsi i gościńców, póki nie przekroczysz Jarugi. No dobrze, zadanie zaktualizowane. Przynajmniej expa dostaliśmy. No, ten raczej nie żyje. Jakbym wnioskował po tym, że utonął w krwi. W ketchupie. Ale ci nie mają w sumie, ci pewnie przeżyli. Ty jaką znokautowani. Nic się nie dzieje. To, że ma uciętą nogę? Nic mu nie będzie, widzowie. Zobaczcie. Spokojnie, on zaraz stanie. Nic się nie dzieje. Wiem, że wisielcu mogę fajnie popychać. To była moja ulubiona zabawa, jak grałem solo. Pychanie wisielców. Dobra. Bo ja chciałem tylko wykonać ten wykrzyknik. Ja idę dalej odkrywać znaki zapytania. Oczywiście, jeżeli znajdzie się coś ciekawego. Tych znaka zapytania. Jak zresztą przed chwilą na przykład ta misja. No to się widzimy. Ja idę wykonywać te znaki. W innej ewentualności widzimy się u Keira albo przy jakiejś innej misji. No. Znalazłem to taki list po drodze. Kiedy wykonywałem. Kiedy szukałem te znaki zapytania. Znalazłem trupa i na nim molkę. Wiem, że już skończyłeś ze szmuglowaniem, że już dotarłeś, że już odłożyłeś dość pieniędzy, że nie chce ci się więcej karku nastawiać, że chcesz się nacieszyć żoną i dziećmi. Ale muszę cię prosić o przysługę. Ostatni przerzut towaru, obiecuję. Prosta sprawa, parę skrzynek. Ryzyko prawie żadne, a dobrze zapłacę. Proszę, zgódź się. Jeśli nie ze względu na złoto, to na stare czasy. Bert. O, dzięki temu mam skarb, który mogę wyłowić. To jest ten truposz. Tu my pierwszy raz widzę taki model truposza. Odginiły. Jeszcze jedną notatkę wam chciałem pokazać, którą znalazłem wcześniej u tego względu. Nie jest jakoś turbo ważna, ale za to turbo śmieszna. Ciekawa na pewno. Chciałbym ją wam przeczytać. Która to była notatka? To nie. Dobrzy ludzie, wiem, że wojna. Gdzieś tutaj. Przepis na czarnidło? Nie. Wybaczam ci, twoja K to nie, pobiegłem zimnie, nie. Notatki nie, słuchajcie, nie. Droga, pierwsza mapa, zamknięty list. Kurwa, no gdzieś to było. Na bank. To nie wiem, dobra, jak to znajdę, to wam pokażę. A, to ciekawe jest w książkach. Zapiski rozbójnika. Mówią, że kradzież nie popłaca. Kurwa, nie słyszałem większej bzdury. Popłaca, że ja pierdolę. Garnęliśmy od takiego jednego dziada tyle towaru, że i w rok tego nie przepijemy. Chociaż choćbyśmy walili tylko spirytos z makahamu i zapijali białem z Beauclair. Coś tam się grzyplu, że nas bogowie pokarają i takie tam, ale za stary jestem, żeby w bajki wierzyć. No i hajda do Nowigradu. Damy co wzięliśmy i będziemy żyć jak królowie. No oczywiście skoro znaleźliśmy ten list, znalazłem go też przy trupie, więc średnio im wyszło. Ta ucieczka i ten genialny plan ze sprzedawaniem rzeczy. Ja idę się udać po zatopiony skarb i do następnych znaczników. Tyle. Jak będzie coś ciekawego, to zaraz się widzimy. Dobra widzowie, siemano. Jesteśmy jakieś 30 minut od ostatniego momentu, kiedy się widzieliśmy. 30-40 minut. W tym czasie udało mi się wymienić miecz na jakiś inny, który zadaje 30 obrażeń więcej. Broń stalową, która zadaje tam 5-10 obrażeń więcej. I ogólny pancerz, który tam podniosłem o nie wiem, o 10, o 20 punktów. Nie do końca jestem przekonany w sumie ile, ale tam powiedzmy około 10 myślę. Pancerz został podniesiony punktów. I w sumie teraz sobie uświadomiłem, że mogę wam klikać statystyki bohatera przed tym, jak będę zatrzymywał, robił za... Tragiczny dzień dzisiaj.
Mogę wam pokazywać statystyki bohatera w momencie, kiedy będę wyruszał na jakieś czyszczenie znaków zapytania. Wtedy na bieżąco, kiedy będę otrzymywał, będziecie widzieć, jak bardzo się ten ekwipunek zmienił. A jeszcze bełciki sobie wytworzyłem, bełty z tępym końcem, one zadają tam kilka obrażeń więcej, w sumie nie wiem ile obrażeń więcej zadają te bełty. Te zadają od 4 do 6, a te bełty od 7 do 9. No i troszeczkę więcej damage'a zadadzą, kiedy będziemy nimi strzelać. A, jeszcze klapy na koniec trzeba założyć. Elegancko, koniec w pełni wyposażony. No i co, widzowie, udajemy się chyba wykonać misję poboczną. Misja poboczna nazywa się Zaproszenie od Keiry Metz. No i idziemy do jej chałupy. Klaska nas zaprasza do chaty, to... O! Ty, podglądnijmy, co tu się działo. Chyba używa krużanka, czy jak to się tam nazywało. Tego, którego pomogliśmy jej odzyskać, znaleźć. Co mówiły te szczury? Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie... Widziałeś, co potem z nimi robił? Posłuchajmy. O, koniec chyba dialogu. No? Duchy. Nie chciałem spoilerować, aczkolwiek wiedziałem już o tej informacji. Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie kotów z gardła wyłuskane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Zaprosiłaś mnie, no. Ty partyjka Gwinta? Nie ma. Jakieś wieści o czarodziejkach? O czarodziejkach z loży? To pytaliśmy. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? To już wiemy, już była ta kwestia dialogowa. Co robić z Velen też była? Chciałbym coś od ciebie odkupić. Nie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? A chciałbym. A. Chętnie. Pokaż sumę. Może będzie coś ciekawego. Może karty Gwinta. O, eliksir oczyszczenia zwraca do później wszystkie punkty wydane na rozwój umiejętności. Właśnie o tym mówiłem. No kurwa mać. Tematy. I od się kręca na kamienie runiczne. Większy gry. O. Dobra, teraz to już nie możemy tak szajstać hajsem i wydawać sobie spizdy na wszystko. No nie mogę wydawać po 540 koron, czy jaka to jest waluta, na to, żeby pokupywać te wszystkie glify i tak dalej. No więc będziemy mogli tylko i wyłącznie, myślę, będziemy musieli tylko i wyłącznie skupić się na jednym. Na przykład na tej naszej ochronie, jak to się nazywa? To nie jest Igni? Axi? Nie, to jest Quen. I to byśmy musieli kupić. To kosztuje 654 golda. Dużo. Ale myślę, że może się uda. Przydamy jej jakieś tutaj pomniejsze kamienie. I kto wie. A i dużo oczywiście, chodząc po tych zapytajnikach, dużo mieszy pozbierałem i tak dalej. Zresztą już raz byłem je sprzedać, ale widzę, że jeszcze i tak po drodze pozbierałem całkiem sporo. Jestem w stanie kupić ten jeden znak, czy jeszcze nie? 540, 640. My chcemy Quen. 650. Dubeczka by się przydała. No nic, no to co, będziemy czyste srebro sprzedawać. W ogóle przeczytałem notatkę, w której było napisane, że w ogóle te srebro, które oni wykopują, to wykopują w Nilfgaard, wykopuje te srebro. I często ci ludzie, którzy są złapani w klatkach i których mogę odbić, to często są właśnie ludzie po to, żeby poszli do kopalni sprzedawać po prostu, znaczy wykopywać po prostu srebro.
I też była tam informacja, że nie są w stanie przeżyć więcej niż 2 tygodnie. Takie ciekawostki. Dobra, moc znaku Quen. To chcę. Ale jeszcze by się coś przydało, na szansę na oszołomienie też jest OP. Kurwa, no takie fajne rzeczy to jest. Szansa na zatrucie 5%. Nie no. No ale i tak nas teraz nie stać. Będę wszystkiego sprzedawał. Wrócę tu na pewno, kiedy będę miał troszeczkę więcej pieniążka. Nie chcę sprzedawać swoich rzeczy. Różnych alchemicznych, tylko dlatego, żeby teraz zdobyć te receptury. Bo te alchemiczne składniki, myślę, przydadzą nam się w przyszłości bardziej. I co? Przydałby się kota. To esencję wody w końcu, kurwa, kupić. Może bezpośrednio kota, ale wątpię, że ma. No i esencji wody też nie ma, no i dupa. Dobra. W takim razie... Po co ci magiczny kaganek najpierw? Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Nie późno tą informację, ona tak dawkuje te informacje ostrożnie bardzo do nas. Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Jak to? Ja myślę, że normalnie tutaj będzie... Bliźniaki ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. Okej. Wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Pomogę chyba. Możnowładca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pamiętam to miejsce, pamiętam tą misję. Nie zależy tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. Ale nie pamiętam, no o co chodziło w tej misji za bardzo. Że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Niech się zakończy, jeśli też nie pamiętam. Klątwy z wyspy mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. No dobra. Pomogę ci. Pomożemy, co do darmowe XP. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Plus trzeba poskakać na tym futadiku. Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Koniecznie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek, będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Nasz magiczny kaganek. Dobra. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj.
Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Pocket pussy. Tak wygląda, no. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego trochę zrobić. Jak dzisiaj telefon. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Tym jakbyśmy się cofnęli 200 lat temu, to dzisiejszy telefon to byłaby magia, po prostu. Gadające pudełko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. Mam ją w garści. Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umiesz go w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, a następnie wybierzesz menu szybkiego dostępu. Kurwa, że co? Jak w panelu, poczekaj, że co? A tu się zmieniam! Na szybko mogę zmieniać, jakiś bełt używam. O, jeden bełt wypierdoliłem ten drogi. Fajne. Dobra, trzeba to umieścić gdzieś, jakiś tu panel, coś szybkiego użytku. Dobra, damy radę. To też muszę użyć? Chyba nie. Czy to muszę, to jest oko, to nie. A gdzie ten krużanek jebany? Stłuczony monokol. Tak, różanek? Dobra, mogę przeczytać jednak instrukcję do końca. Tam pisałem, jak tego użyć. Chyba na samym końcu. To jest ze scrollem. Jak to? Czekaj. A tu jest, to jest magiczny różanek. No, mam wybrany i co? Jo cię dupca. Ale fajne w sumie. Zajebiste. I macichu trochę daje. Na pewno jakby w nocy grać, to fajnie. W ogóle Wiedźmina się w nocy grało dużo, dużo lepiej. Jest dużo, dużo, dużo większy klimat. Dobra, ona mi jakąś łódkę zostawiła. Ta łódka jest zaznaczona? Nie. Iść do kasztelu. Dlaczego kurwa kasztelu barona? Ty, wariacie. To nie ta misja, tutaj to miała być misja. I tu fakt, że ja sobie klikam raz i mi tu zaznacza misja, wieża, od razu misję. Totalnie OP. Giga. Na szósty poziom jest misja, my mamy piąty, także elegancko jest. Trochę zboczyliśmy z drogi, ale 100 metrów to nie jest dużo. Już mi kurczę ręka boli od trzymania myszki. Jednak aż tak bardzo doświadczony trzymaniem myszki nie jestem. Ale tak poza tym, poza nagrywaniem na kanał, to nie gram praktycznie w żadne gry. Poza streamowaniem, nagrywaniem filmów na ity, to... To nie odpalam żadnej gry. Kiedyś mi się zdarzyło grać w League of Legends poza nagrywaniem, ale... Ale jebać tą zajebaną grę. Zmarnowałem sobie tylko nerwy. A miałem być pro. Miała być pro liga grana tam LCS i wszystkie. A skończyło się tak, że siedzę tu i gram Wiedźmina jednak. Ty no, halo. Gerward. Użyj łodzi, no. Miłą chęcią. Coś było napisane o szybkiej podróży. Ale skipnąłem. Jak zwykle. Ja jestem w stanie
Gdzie jestem w stanie szybko podróżować? Kurwa, do innej łódki? Nie, muszę przeczytać o tej szybkiej podróży. Gdzieś tu powinno być napisane. Samouczek, tak. Gdzieś tu szybka podróż. Ja to znajdę i sobie to przeczytam. Dobra, mogę podróżować do punktów oznaczonych taką kotwicą. No tylko, że nie... O, tutaj do takich przystani mogę tutaj podróżować, okej. No ale tutaj akurat no my się wierzy, będziemy musieli się udać bezpośrednio. Natomiast zahaczyłbym przy okazji o te cztery pytajniki tutaj, co są. I myślę, że to zrobimy na odcinku. No bo jest to bezpośrednio już praktycznie po drodze, nie trzeba jakoś turbo zbaczać z drogi, żeby odkryć, co tam za miejsce się znajduje. Ale kurwa, jest ciemno. Jest 8:30, tylko w nocy, w dzień? Nie wiem, że jest wichura. Nie porwie nam łódki? Nie rozjebie mi się łódka, czy coś? Mam nadzieję, że nie będę tam musiał 300 baba wodna, kurde. Nie będę musiał tam 300 metrów płynąć, bo by była tragedia. Dobra, baba wodna. Kurwa. Czemu z pieści ją bije? Pierwart. Proszę cię. No baba wodna to jest mocny przeciwnik ogólnie. Przez na całkiem wysokim poziomie. A se plecaczek ma elegancki z ludzkich szczątków. Fajny, stylowy. Gucci. Louis V. Chociaż kurwa fajny. W sumie to bym taki nosił bez kitu. Taki plecaczek? Fajny. O kurwa, gotycki. Jakoś na emo emo świra nie wyglądam zapewne. I nie zamierzam tak wyglądać. Aczkolwiek taki plecaczek. Fajny design. Dobra, wskakujemy na łódkę. Jeszcze trzy znaki zapytania. One są bezpośrednio koło siebie, więc raczej większego problemu z dotarciem tam na miejsce nie powinniśmy mieć. Chyba, że to będą jakieś skały na przykład i nie będę mógł bezpośrednio wejść na ląd. To będzie troszeczkę większy przypał. Ale w każdym innym wypadku powinna być gituwa. To jest w ogóle ostatni zapewne odcinek z serii, który z takich serii... Słyszysz mnie? Kurwa, ty. Nie wystraszyłem. Dopływam do brzegu. Świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał wdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. To nie możesz cały czas ze mną gadać? Wariacie, po co kończysz połączenie? Ty co, tu jest 3 minuty? 5 zł za 3 minuty? Za jakaś droga taryfa, czy co? A to wszystko jest pod ziemią tutaj w ogóle. Byłem tu kiedyś. Ta, mówiłem, że to fajna jest ta miejscowa. Kurwa, upiór 13 poziom. Dobra, idziemy tu w takim razie kiedy indziej. Mówiłem, że to jest ostatni odcinek z mojej takiej sesji. Słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. No. To świetnie, odezwę się niedługo. No, to świetnie. Czekaj. Tamice. Czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał wdać się na moją kobiecą intuicję. Kurwa, ile potworów. Kobiecą intuicję! Dobra, rozpierdolmy je najpierw. Nic, akurat tych gagatków nie lubię. Mówiłem, że to jest moja Jesteś już na wyspie? Jeszcze raz mi ta szmata przerwie moją wypowiedź, to nie wytrzymam, no. Co? Nie rozumiem. No, będę kurwa ostrożny.
A co? Szczególnie, że walczy z pierdolonymi zgnilcami. Dobra, mówiłem, że... To jest moja ostatnia sesja nagraniowa. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, nie będę... Nie wiem, już kurwa. Od 3 minut próbuję coś powiedzieć, to ta laska mi gada. Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. To mi smutno będzie, chciałem powiedzieć. To ja sobie tak siadam i nagrywam kilka odcinków z rzędu. Wczoraj chyba nagrałem z 5 odcinków tych godzinnych, więc usiadłem faktycznie na te 6-7 godzin. Zaopatrzony w tabletki do ssania, bo... A tu jest kamerka. Bo... ciężko jest mówić tyle godzin. No i nagrywałem. I strasznie mi będzie smutno, jak jutro wstanę. I tak średnio będę mógł usiąść na kilka godzin. Ja w ogóle to tak lubię, usiąść, w sensie wstać i skończyć... Skończyć gierkę. Kurde, tu jest coś ciekawego. F5. Wstać i po prostu dzień w dzień jakby nagrywać gierkę, żebym nie ukończył i wtedy dopiero wrzucać odcinki. No i mieć spokój na nie wiem, 2 tygodnie czy coś i z powrotem później od jakąś gierkę zacząć, żeby była seria na kanale. Nie lubię bardzo robić tak, że nie wiem, gram po godzinę dziennie i nagrywam odcinki. O ile granie po godzinę dziennie, na przykład nie wiem, w League of Legends to nie jest jakoś z kolei najgorszy. Bo to nawet lepiej, jak sobie grasz godzinę dziennie w League of Legends, jeżeli kończysz na 8-godzinną sesję, bo to zawsze kończy się tak samo. Czy na przykład w League jesteś kurwa uśmiechnięty od lewa do prawa, a kończysz wkurwiony zawsze w tej League of Legends po tylu godzinach. A tak, jak sobie godzinkę walniesz, to 50-50, albo szczęśliwy, albo będziesz smutny. Natomiast Wiedźmina i w takie gry właśnie, które nagrywam na kanał, to strasznie nie lubię tak robić, że to bym na przykład codziennie przychodził i jakby szkielet nie ma szkieleta. Że przychodzę codziennie i gram codziennie i nagrywam. Użyj magicznego, bo odnaleźć głuchy. No dobra, opcjonalne to jest zadanie, ale wykonajmy je. Więc będzie mi strasznie smutne, że jutro nie usiądę do nagrywania i nie będę mógł sobie pograć w Wiedźminka. Chciałem się też zająć troszeczkę innymi rzeczami. A nawet jeżeli usiądę do Wiedźmina, to strasznie mi będzie dziwnie usiąść tylko na godzinę. Tak jak mówię, ja wolę sobie takie sesje nagraniowe kilkunastogodzinne robić. Nie sprzyja to jakby komentarzowi, bo kiedy mówisz coś przez 8 godzin, to nie masz nawet chwili odsapnięcia. Nie zobaczyłeś, czy w poprzednim materiale może delikatnie dźwięk nie był za głośny, albo dźwięk nie był za cicho, więc lepiej jest faktycznie jednak potem 1-2 odcinki dziennie nagrywać, bo wtedy jest czas na to, żeby to zuploadować, jest czas na to, żeby to obejrzeć, jest czas na to, żeby zobaczyć błędy, żeby trzymać się zasad, które ustaliłeś, że w tym odcinku będziesz się trzymał, w sensie wiedzieć, że w tym odcinku będę mniej przeklinał, tak? I jakby trzymasz się w głowie. Natomiast kiedy nagrywasz tak po 6 godzinę z rzędu, no to tak ciężko się trzymać takich zasad. Już zapomniałeś, o czym myślałeś, jak siadałeś tutaj właściwie pierwszy raz usiadłem tutaj pierwszy raz 3 godziny temu i o czym to ja myślałem, co wczoraj źle zrobiłem. Więc jeśli chodzi o to, to jest o tą sprawę, to jest spoko. Jeśli chodzi o jakość nagrywania. Aczkolwiek gra mi się dużo gorzej. Tego lubię też Twitcha, bo fajnie jest na Twitchu, że mógłbym streamować, żebyś sobie usiadł i zajebiście by było. Siada w sobie i grasz sobie Wiedźmaka 9 godzin pod rząd. Później sobie uploadujesz, najwyżej to na YouTube'a. Czytasz sobie czat, nie sam musisz ciągle prowadzić tą rozmowę. Bo tak jak teraz każda możliwa myśl musi pojawić mi się w głowie samemu. Ewentualnie może zostać podsunięta przez... O kurwa, za się wyjebie. Podsunięta przez... A, bo ja nie mam żadnego tego. Nie no, butelka wody? Kurczę, trzeba coś lepszego ogarnąć na Regena. Stop, ekwipunek. Co tu będzie? Weź tą butelkę wody. A, nie mogę w czasie walki. A, podmienić mogę? Mogę. Weź na mięso jakieś. Kanapka z kurczakiem. R. Ale bym sobie coś zjadł, kurwa.
triggerowało mnie to, bo byłem strasznie głodny. Więc no, więc to jest właśnie przykład tego, jak mi jakąś myśl podsuwa giereczka. Natomiast w ogóle jak jesteś na Twitchu, no to totalnie OP to jest. Więc widzowie ci robią content. I plus mogę siedzieć kilkanaście godzin, grać 16 godzin pod rząd Wiedźmaka. Nowy znacznik. O, będzie znacznik szybkiej podróży, git. Bez czego możemy się stąd szybko podróżować. Spoko to jest. Ponieważ pewnie podniesiemy tu strasznie dużo rzeczy. Teraz będę miał ekwipunek pełny i pewnie faktycznie... Zwłoki są dość świeże. Musieli tu przybyć na długo po śmierci dziedzica. Będziemy musieli stąd na chwilę spierdolić. Złożyć rzeczy do jakiejś skrzynki albo tam do handlarza. Problem jest taki, że tutaj nie ma za bardzo handlarza żadnego. Żadnego, który ma złoto. Musiałbym jechać do Białego Sadu. Nie jest to w sumie jakiś turbo problem, bo mogę kliknąć, mogę się tam znaleźć przykład jeden przycisk. A bo ja tu miałem użyć magicznego kaganka, kurwa. Już zapomniałem o tym, co miałem robić. Dobra. Czy tu to jest miejsce? Nie użyć kaganka. Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! I tu jakiś bunt był wyprowadzony. To mam schować teraz ten... Różaneś, jak to się nazywa? Realizowano misję. Co to kurwa jest? Rój pszczół, czy co to jest? Baba wodna. Pa. Ja bym chciał posłuchać więcej historii, tylko nie wiem, czy to w środku znajdę, czy na zewnątrz, i bym musiał pochodzić na zewnątrz, bo to obszar, który mi zaznaczyło, jest zdecydowanie zbyt rozległy, niestety. Kurwa, zaznaczyło mi właściwie całą wyspę, ty. No, da, szukaj se tu, zajebij się. Petarda. Może w sumie z miejskich murów. Znaczy miejskich murów. Nie wiem, murów po prostu. Znajdziemy tutaj to miejsce. Wiecić na zielono. O! A może znajdziemy oreny, uszę. Nową. I blachę. Usza. Wymagany poziom, o kurwa, 10. No, kurczę, i tak jest już zas ogólnie. Ja praktycznie nie używam kuszy do pierwart. Do zupełnie niczego oprócz... oprócz zabijania utopców, kiedy znajduje się pod wodą, bo wtedy ta kusza praktycznie one-shotuje. Kurwa, nadali mi ten obszar kurzankiem poszukiwawcy. Zajebiście za duzy, no. Nie striggerować potworów po lewo, ale widzę walki. Tak czy siak, kurwa, i tak nie unikniemy. A szkoda. Tu w pokojowych zamiarach. Za dużo tej walki. Kurwa, będzie mi się po nocach śniło bicie potworów. Potwory. Dzisiaj tak miałem, że całą noc, kurwa. Całą noc byłem wiedźminem. I polowałem na potwory. Dlatego ja nie lubię grać na przykład w gry zombie, mimo tego, że jakby na co dzień się takich rzeczy zupełnie nie boję. Tak samo jak rzadko się boję w takich momentach, które potencjalnie mogłyby być uznane przez zwykłą osobę za straszne, czyli jakiś las nocą albo coś takiego. Ostatnio chroniłem właśnie takie miejsce w nocy, w lesie.
No i wiadomo, człowiek się wystraszy, ale... A raczej byłem zdecydowanie dzielniejszy, niżeli sobie wyobrażałem, że będę. No to jeżeli chodzi o właśnie takie gry w zombie, to nie przeszkadza mi to tak na co dzień, ale w momencie, kiedy śpię, to jednak zawsze z jakiegoś powodu... O kurwa, ile że... O kurwa! Wow, man! To z jakiegoś powodu będę miał później sny o zombie. Zawsze jak gram w zombie, jak gram z ziomem w zombie, moment sny o zombie. Jak gram w Wiedźmina, moment sny o Wiedźminie. Jak gram w Lola, moment sny o Lolu. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak mam. Dlatego staram się... Staram się ostrożnie podchodzić do kwestii właśnie. I tak samo z filmami, to nie tylko, że gry komputerowe. To taki kwestii ostrożnie. Zostawili nas, patrzaj, wszyscy odpłynęli. No to wpław nam trzeba, chodź. Nie, nie zostawię tu przecież tego wszystkiego. Płyń sam, jak ci się uda, weź łódkę i wróć po mnie. Co ma się nie udać? Ani się obejrzysz, a będę z powrotem. Okej, okay, jeszcze gdzieś możemy użyć krużanka. Kaganka. Kurwa. No ale nie widzę tutaj miejsca, no ale pewnie musimy jeszcze trochę pochodzić. Niestety ta zielona poświata nie jest jakoś bardzo mocna. Nie da się tego z daleka zauważyć chyba. Będziemy musieli dość w miarę szczegółowo tutaj wyglądać teren. No dobrze, jak ja pójdę daleko, to tam jest chyba woda. Jest jakieś, można jakoś tu wpłynąć, ale no nie mam tutaj obszaru tego poszukiwania. Więc jebać to. Czy jestem w stanie tutaj przeskoczyć? Nie jestem. Zawrócić do tego głównego wejścia. No i może w środku jeszcze będzie jakaś interakcja. Wydaje mi się, że no musi być, że jakby przeszliśmy wszystko, co mogliśmy przejść. I chyba został tylko środek, jeżeli chodzi o ten kaganek, nie krużanek. Nie wiem nawet kurwa co to jest krużanek. No ale niestety nie widzę. Może w środku bezpośrednio będzie. O tutaj! Ale to jest trochę oszukańcze, bo to jest kurwa poza okręgiem. No trochę chujowo to zaznaczyli. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco pali. O, gorąco pali, no. 33 stopnie. Tragedia. Nie zostawiaj mnie! Jeszcze możemy znaleźć miejsce, w którym możemy z nimi porozmawiać. Znaczy, wysłuchać ich jakby historii, no. Teraz to są jedynie tylko i wyłącznie wspomnieniami. Ale nie widzę tutaj żadnego miejsca, więc może w środku. Bo tak, chyba w środku. Nie widzę, żeby coś się świeciło zielono. Tutaj byłem w chatce? Nie pamiętam, wejdę tam. Może to będzie coś ciekawego w sumie. Kruszkowana perła, może drogie. Drewno, nieskazitelny szafir. Coś miałem nosa właśnie. Ty, tam się świeci w ogóle. Teraz się zorientowałem. O kurde. No dobra, chodźmy. Czy to tutaj jest wejście? Tutaj jest jakieś wejście, tylko pytanie, czy to jest... Nie, to nie jest wejście, którym mamy wejść. Może będzie wejście, które będziemy mogli wyjść. Ewentualnie wejście po tym, jak wejdziemy, to tamten sobie otworzymy jakoś, jakiś mechanizm się włączy. Duchy. Konkretnie by się to misję robiło w nocy, no. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. No, to była napaść. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań! Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Podsłuchujesz. A co jedzą z głodu w sumie? Ludzi?
sumie nie wiem. To chiński. Zielone. Aczkolwiek szanuję za kolor. Jestem fanem. W ogóle ostatnio zastanawiałem się tak. Ostatnio powiedziałem taki głupi tekst. Czy my tu mamy w ogóle pochodnie? I tak się okazuje, że mamy. Źródło słabego światła. Duchy. Użyjmy zatem pochodni. O kurde. No teraz to się... Jakiego kurwa słabego światła? Dobra. Mocnego światła, tylko na razie to weźmy krużanek. Trzeba tu poświecić krużankiem. Proszę użyć krużanka. Gdzie ślachcic? Gdzie ślachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. O kurde. Nieciekawie się robi. Pochodnia. Ale to jest taka nieskończona pochodnia. I o, się kręcaj, że to tak świeci i wszystko widać normalnie? Chyba, że ogarnąłem to kurwa w 8 odcinku z 9. Debil. O. Kto tam, kurwa? Normalnie powiem wam tak, bo ja wyglądam jakbym się tego, tak, jakby wszystko było... Nie, do piwnicy może? Może nie. Na pewno jakbym grał w nocy, to bym się zesrał, bo teraz... Jak ktoś to ogląda w nocy, to pozdrawiam. Patrz, że jestem dzień, dodaje mi otuchy. Ale jakbym grał w nocy, to tak bym... Zesrał się w gacie, to prawda. No panują tu duchy, o. Proszę bardzo, a mogę to zapalić? A to jest zapalone. Dobra, najważniejsze są skrzynki. Miecz. Pokaż co tu jeszcze jest ciekawego. Pusta butelka. Nocnione drewno, jakieś alkohole. Bawełna. Siano. Tutaj klatki jakieś, na... nie wiem czy to na szczury też klatki. Coś jeszcze? Nie. A czemu tu się tak świeci w sumie? Do góry. To dobre pytanie. Ktoś mnie tu kurwa nie gra. Czemu tu się tak świeci? Bug. Albo duchy. Klimatycznie tutaj w sumie. Ach, jeszcze jak to odpalimy to w ogóle zajebiście. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają... Fajnie to wygląda, no. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. No są, są. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Jakie w ogóle giganty! Kurwa giga wielkie szczury, tak TBH. Pomijając wszystko. Dobra, pochodnia, żebyśmy kurwa cokolwiek widzieli tutaj. Lecimy na górę. Postuką. Daj mi spokój. Proszę mnie tu kurwa nie denerwować i nie straszyć. O, ciekawe, ciekawe. A tu krzesło to co taki kurwa? Michael Jackson ty na tym krześle. Nie zaczynaj znowu, Annabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zrzuć mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Ciekawe. Annabel. Okej. Okay. To za dźwięki. Dobra. Powoli się to robi straszniejsze coraz w sumie. Zarażę wam tym strachem. Zarażę was tym strachem. Powiedziałem jakieś debilnie. Ja też się bali. Boimy się wszyscy. O to. Nie będę przynajmniej kurwa jedyny. Nie, tu co do zbierania idziemy na górę. Co wy? Kłutą odbija mi się o kolano. Jajce jak kule do bilarda. Pach, pach, pach. Idę sobie szyfito. Duchy? Nie obchodzi mnie to.
Skrzynka? Obchodzi mnie to. Srebro. Co tu jest? Mogę zgasić to? To jest jakiś list. Jest jakaś krew, pusta butelka. O kurde. Temat. Podoba mi się ta misja klimatyczna. Tyle złota. Kurwa. Czekaj, czekaj, już się ustałem, żeby cię w duchu widzieć dobrze. Daj mi sekundę. Tyle złota. Umarakom już się przecie nie przyda. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Oni tu przybili po śmierci, no tak. Ale część to jest jakby historia gości przed śmiercią, a część to jest historia gości po śmierci. Nie wiem, czy w sumie nie zadupcać z tym. Z tym urządzeniem, co mamy teraz. Ono też daje jakieś tam światło, nawet dużo, dużo klimatyczniejsze światło. O, i tam. Ty. A, to ona przesuwa wszystkie rzeczy, bo... Aha, dobra, bo ja tylko będę widział, jak tego jest odpalony. A, widzicie, ona po prostu przed nami ucieka, albo nas gdzieś prowadzi. Mi się wydaje, to jakiś duch. No dobra, szybciej nie mogę niestety iść. A, jest wszystko jasne. A ja z pochodnią zadupcałem i nic nie widziałem. A, bo to nie ona. O! Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Okej, to? No tak średnio. A może to? No tak średnio. Najpierw możemy się zbadać. Ściągnął po podłodze, albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Słychać płacz. Od jednej ściany do drugiej ktoś przesuwał coś. I te kurwa rysujące. Teraz zadziałało. Laboratorium. Katastrofa. Przypomina mi się scena z The Walking Dead'a. Takim dzieckiem, którego... wygląda na laboratorium. Dostępne to punkty 2. Wyposażone. Takim dzieckiem, które można było znaleźć na strychu. Ale też nie będę spoilerował, jeżeli ktoś nie grał. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpierw. O, ego top! Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Na ziemię, smutno, na ziemię! W wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść.
Tylko pytanie, gdzie w sumie? Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? I czy chce odejść? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Kim był? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? No, Gerward. Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyjść. Ty to kurwa jesteś. Eliksir, a potem nie pamiętam. Mistrzem dochodzenia do wniosków. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Nie no, pewnie jakaś północnica, albo coś tam, jakieś tam... Nie wiem. Nie wiem! Te potwory się nazywają, te duchy. Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Woman. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale... kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłeś, czy on też nie żyje? Graham. Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Kurwa, będę musiał teraz... Ale gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciła. No właśnie. Myślę, że wtedy cała wyspa została... będę musiał po Grahama zadupcać? Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie.
Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, nie, ale tylko ty pewnie znasz się na tym. Dobra, nie, koniec żartu. Myślę, że masz rację. Czuję, dyganiu rzeczy. Związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Damy radę. Ufam ci? O. No ufam, no jak nie ufam? Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. O. Idź do niego. No tak. Pośpiesz się, proszę. No to jak tak mówi, to... To myślę, że tak jest konkretnie. Dobra, myślę, że wykonamy sobie tą misję do końca. Zobaczmy, co tu się skelety znajduje. Na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Co to jest, jakiś gościu? Zobaczymy, jakiś pochodny. Zakończymy pewnie sobie tą misję. Gdyż nie chce mi się kończyć w połowie odcinka. W połowie misji odcinka, więc coś. Pozbierajmy, co tu mamy do pozbierania. Strasznie mi burczy w nosie. No, burczy mi w nosie. Strasznie burczy mi w brzuchu. Jestem strasznie zmęczony. Co to jest? Dziennik czarodzieja Aleksandra. Przeczytajmy. Dzień 230... O kurwa. Dzień 237. Wyniki badań ciągle należy uznać za niemiarodajne. Oczywiście nie jest to spowodowane błędami metodologicznymi, lecz lichym i zawodnym materiałem badawczym. Mimo wcześniejszych zapewnień, Szerat nie jest w stanie dostarczyć mi wystarczająco zdrowych, silnych osobników do testów. Większość z nich to wyciągnięte z lochów, przygłodzone i zastraszone egzemplarze. Wiele czasu marnuję codziennie na mycie i odtrzawienie ich, zanim choćby postawię nogę w laboratorium. Sterylność przede wszystkim. Jak udowodniła w swojej mało znanej pracy Martis Sodergren, nastawienie psychiczne względem leczenia może mieć znaczący wpływ na zwalczanie choroby. Niestety ochotnicy, których mi przysyłają, nie wykazują żadnego zrozumienia, a co dopiero entuzjazmu dla chwalebnego dzieła, w jakim mają okazję uczestniczyć. Wydaje się, że badania uważają wręcz za część kary. Kilka razy próbowałem, choć żaden ze mnie mówca uświadomić im, że przyczynią się do wypalenia jednej z największych plag gnębiących ludzkość. Mam wrażenie, że niewiele zrozumieli, ale możliwe, że ich otępienie było spowodowane porządkowym etapem choroby. Oczywiście nie da się osiągnąć sukcesu bez znacznych poświęceń. Przewyższająca większość z nich złoży swoje błahe mikre życia na ołtarzu nauki, bo nawet kiedy wreszcie odkryję lekarstwo, nie będę mógł przestać wykonywania testów i liczba ofiar nie ulegnie zmniejszeniu. Na to poświęcenie jestem gotów. No, prawda. Prawda jest taka, że gdyby nie większość zbrodni na całym świecie, to tak naprawdę nigdy nie byłoby też lekarstw. Dużej ilości lekarstw. O kurwa. Nigdy nie byłem szczurów, nie chodziło nawet o te obsceniczne ogony, tylko ich żywą, niepokojącą inteligencję. Zawsze zdają się słuchać, na dole macie pasek, jeżeli nie chcecie tego czytać. I kiedy człowiek mówi do siebie, nawet rozumieć. Kilka dni temu przyłapałem się na tym, że zacząłem rozmawiać z jednym z nich, wyjątkowo wielkim czarnym samcem. Oberwanym uchem. Prymem uszy? W pierwszej chwili ogarnął mnie lęk za moje zachowanie namionuje początki choroby, ale to oczywiście niemożliwe. Chroni mnie podwójny, wzmocniony immunitet. Immunitet? Później doszedłem do wniosku, że to dość naturalny odruch, czy raczej niegodność, której trudno się pozbyć nawet najbardziej uczonym. Lubimy, by nas słuchano. Odłożyłem czarnego szura do osobnej klatki. Zawsze zdążyć wziął
udział w testach, a póki co dotrzymywać mi towarzystwo i obserwować. Zauważyłem, że z wielkim natężeniem wpatruje się klatki z zakażonymi gryzoniami, zwłaszcza tymi z ostatnim stadium choroby. To bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o towarzystwo, na lepsze nie mogę liczyć. Szelat unika laboratorium i wyraził życzenie, aby jego córka również nie przesiadywała u mnie. Początkowo myślałem, że obawia się o skandal skandalu obyczajowego. To byłoby doprawdy śmiechu warte, ale wyjaśnił mi, że Abel zawsze była wątłej konstrukcji psychicznej i oglądanie chorych mogłoby ją przygnębić. Wieśniacy uczestniczący w badaniach przestali się do mnie odzywać. Nie wiem, czemu ma służyć ta demonstracja, ale tak czy siak marni z nich interlokutorzy. Jest oczywiście ta kobieta, ale akurat jeśli chodzi o nią, staram się ograniczyć kontakty. Mój czarny szur zdech. Dzisiaj rano znalazłem go zawiniętego w klatce. Mógł zarazić się przypadkiem, ale podczas sesji nie odkryłem u niego żadnych zmian chorobowych. Mógł się zarazić przypadkiem. Jest też dobrze odżywione, dziwne. Z medycznego punktu widzenia jego śmierć jest niewyjaśniona, co przyznaję, nieco mnie irytuje jako naukowca, ale jak wspominałem, nieszczególnie przepadam za szczurami. Proszę, bez notatki, kurwa, czy? A z moim jebanym czytaniem to... Ty, szczur mnie najebie. To jest. Ty ma brak, patrz, żeby mnie szczur zabił. Nie ma tu już nic ciekawego? Chyba nie ma. Tu coś było jeszcze. Fiolka po eliksirze. A to jest ta, co wypija ta Annabel, czy jak ona się tam... Tak, Annabel. A chodźmy jeszcze na górę zobaczyć. Tam pewnie trzecia część. Wspaniały notatek. Nie mogę doczekać. A, notatek brak, ale za to może jakaś solidna skrzynka, co? Za trudy. A, niestety. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. O, ten poza klatką. Więc wolałbym tu skrzynkę zdobyć, niż jej umartych ludzi zobaczyć. Ja mogę na przykład tędy się stąd... O, skrzyneczka. Proszę bardzo. Kurwa, czy ja tu mogę skoczyć? Nie, wątpię, pewnie się zabije. Idźmy normalnie schodami. Ale warto było eksplorować. Niewiele osób wiedziało o istnieniu tego przejścia. No to co? Idę na dół, idziemy do Grahama. Już powoli, no, powoli już godzina. Nie no, godzina i 7 minut, to chyba zakończymy odcinek dzisiaj, to za długo. Nie lubię tak przerywać w trakcie misji, no ale pewnie oddamy te szczątki, będzie kurwa koniec wszystkiego, całej misji, ale no nic, no. Wykonamy ją w następnym odcinku, no bo ten odcinek trwa już za długo, ja zresztą jestem wystarczająco mocno zmęczony, żeby ten komentarz nie był na tyle błyskotliwy, żebym był z niego ukontentowany. Widzimy się w następnym odcinku, odcinki są codziennie z tej gry czy z innej gierki, pamiętajcie o tym, że ja się dopiero rozkręcam, że tutaj od 3 miesięcy nie było nagrywane, potrzebuję chwilę czasu, żeby załapać tych słów. 3 miesiące praktycznie ledwo co kurwa do kogoś mówiłem, więc ja też mam problemy z mówieniem, często te słowa są bardzo mocno połączone ze sobą, kurwa w niezrozumiały za bardzo bełkot. Staram się nad tym pracować i rozgrzewać wszystkim, każdym tutaj nagrywaniem odcinków, robię co mogę, no ale mogę ile mogę, ale z każdym odcinkiem mogę więcej, więc mam nadzieję, że mi dacie trochę czasu i przepraszam za wszystkie niedogodności. No i do zobaczenia, trzymajcie się, no i za mądre to było, co powiedziałem na końcu, więc tak na koniec jeszcze chuj i jebać, pozdrawiam.